okazji 10. rocznicy istnienia Klubu Seniora składamy najserdeczniejsze życzenia w imieniu całej społeczności polskiej. 10 lat to niezwykły czas, w którym klub rozkwitał dzięki Waszemu zaangażowaniu, pasji i przyjaźni. Stworzyliście miejsce pełne ciepła, wsparcia i inspiracji. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Nasze stowarzyszenie działa już 10 lat. Założyliśmy go w styczniu 2014 roku. Na początku było nas dużo, ponad 40 osób. W tej chwili została grupka 28-osobowa, ale jest to mała grupa, ale bardzo intensywnie pracujemy. Spotykamy się co tydzień w Klubie Seniora na ulicy Komandorskiej 2. Robimy różne prace. Początkowo bardzo dużo robiliśmy różnych prac takich ręcznych. I były i joga, i różne gimnastyka na sali. 10 lat przecież to się wydawało niedawno, prawda? Tam szukaliśmy, gdzie to można stworzyć ten klub, po schodach, gdzieś tam, kurczę, coś niesamowitego. Ale Wam się to udało. No dzisiaj jest szczególnie miły dzień, miły wieczór. Spotkaliśmy się tu na zaproszenie naszego Klubu Seniorów. Okazuje się, że to już 10 lat od oficjalnego powstania Klubu Seniorów. Panie, które należą do tego klubu, działają naprawdę bardzo prężnie i robią niesamowicie fajne rzeczy dla całej społeczności chełmskiej. Ja też zauważyłem, tak jak burmistrz powiedział, że bardzo mało mężczyzn jest w Klubie Seniora. I może te propozycje, o których mówił burmistrz, one może w jakiś sposób zachęcą innych do tego, żeby do klubu przystąpić. Możemy na ten klub liczyć, czy to organizując jakieś wydarzenia, czy nawet chociażby wystrój drzewek na Wielkanoc, czy też na Boże Narodzenie na ulicy Wiejskiej. No, spotkaliśmy się, składamy sobie gratulacje, życzenia dalszego rozwoju tego klubu. Myślę, że może za jakiś czas panowie również do tego klubu dojdą. Siedziba, którą przekazaliśmy 10 lat temu na potrzeby Klubu Seniora, będzie w niedługim czasie wyremontowana, aby stworzyć im jak najlepsze warunki. Bym chciał, żeby naprawdę wszyscy emeryci, wszyscy seniorzy czuli się w naszym mieście docenieni i żeby mieli godne warunki spędzania wolnego czasu, nie tylko zajmować się wnukami, dziećmi, domem, ale również trochę przyjemności w spotkaniach między sobą.